rozpoczęła się kalendarzowa jesień, przynosząc niestety pogorszenie pogody. Nad morzem w nocy wiatr może osiągać prędkość nawet do 80 km na godzinę. Na Bałtyku wzrośnie siła wiatru do sztormowego. Co jeszcze przyniosą najbliższe godziny? O tym już teraz. Małgorzata Rumszek, witam i zapraszam na szczegółowe prognozy. Za pogodę nad Polską zaczyna odpowiadać niż z nadmorza norweskiego i Skandynawii z układem frontów atmosferycznych. Już w nocy przez nasz region przejdzie strefa chłodnego frontu, za którą napłynie chłodniejsze powietrze polarno-morskie z północnego zachodu. Jutro centrum niżu przesunie się nad kraje nadbałtyckie i Rosję i będzie szybko zanikać, a od zachodu nasunie się nad Polskę słaby klin wyżowy. Noc będzie dynamiczna i niebezpieczna, zwłaszcza na wybrzeżu. Wiać będzie z południowego zachodu i z zachodu, jak już wspominałam, do 80 km na godzinę. Będzie pochmurnie i deszczowo. W drugiej części nocy opady zanikną i pojawią się większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach od 10 do maksymalnie 12-13 stopni nad samym morzem. Ciśnienie w Gdańsku wynosi 997 hektopaskali i rośnie. Jutro nadal chmury będą zakrywać niebo. Późnym popołudniem i wieczorem lokalnie może popadać słaby deszcz. Wiać będzie z zachodu już coraz słabiej. Termometry pokażą od 13 do maksymalnie 14-15 stopni. Ciśnienie nieco wzrośnie. Na Bałtyku silny sztorm i wysoki stan morza. W nocy wiatr południowo-zachodni i zachodni. Wiać będzie nawet do 10 stopni w skali Beauforta. Jutro wiatr zachodni i północno-zachodni będzie już coraz słabszy. Prędkość spadnie do 6 stopni w skali Beauforta. Proszę na siebie uważać. Do zobaczenia.